jeszcze w tym roku stanie się na tyle dostępny. Ten drugi budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta, i to wygląda tak, byśmy mogli spokojnie i swobodnie funkcjonować, nie tylko korzystając przy tej okazji z sali ślubów czy Urzędu Stanu Cywilnego. Przede wszystkim chciałem Państwu bardzo serdecznie pogratulować, ponieważ kiedy w półfinale Rady wysłał mi SMS-a, to pomyślałem sobie, mówię tak, no, będziemy się za parę dni cieszyć, w poniedziałek 20, który drużynowy mistrz Polski w układzie tenisistek KTS-u Forbet. Mówię, no ale to jest aż 20 tytuł, ale tylko 20 tytuł, ponieważ już wszystkich dziewczęta podopieczne trenera Renecka przyzwyczaiły do praktycznie pewnej powtarzalności tylko dwukrotnie, w zasadzie raz ta cała seria tych tytułów była jakoś przełamana. Natomiast niewątpliwie po raz pierwszy cieszę się z tego, że Państwo zdobyliście tytuł drużynowego mistrza Polski. Już wielokrotnie czytałem, spotykaliśmy się w styczniu, mówiliśmy, jestem w kontakcie z Radkiem, jeśli chodzi o indywidualne sukcesy, i liczę, że zakończy się to nominacjami do paraolimpiady. Zresztą z tego tytułu chcemy, zgodnie z pewną obietnicą, ten rok proszę jeszcze o wyrozumiałość, natomiast przy podziale dotacji, ja myślę, że księgowość klubu zauważyła taki niewielki postęp do przodu. Myślę, że w przyszłym roku będzie troszeczkę lepiej. Natomiast dzisiaj musimy tych pieniędzy poszukać tam, gdzie te pieniądze miastu poza budżetem wyciekały. Natomiast w najbliższym czasie będę chciał również uruchomić pewien też, no, pewnie nie na miarę oczekiwań, ale fundusz z szansami na przyszłoroczną paraolimpiadę w Londynie mogły uzyskać, no, jakieś takie wsparcie ze strony miasta, bo w końcu mam świadomość tego, że Państwo jesteście najlepszą reklamą, żywą promocją poprzez wyniki sportowe i pokazywanie się na arenach, czy inaczej przy tenisowych stołach na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami. Gratulując, mam nadzieję, że to, no, nie początek, bo te sukcesy już są notowane od kilku lat, ale mam nadzieję, że jeszcze ostatniego słowa IKS Tarnobrzeski, panu trenerowi również ogromne gratulacje w systematyzowaniu umiejętności, podnoszeniu, motywowaniu zawodników, że będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby się spotykać, rozmawiać, a tak jak ja mówię, będę chciał Państwu systematycznie w jakiś sposób podnosić to wsparcie finansowe ze strony samorządu tarnobrzeskiego. Cieszę się, że Państwo sobie radzicie mimo przeszkód w przeszłości, jeśli chodzi o możliwość czy współfinansowania Państwa sztandarowej imprezy, mówię o turnieju TOP, czy codziennej działalności, radzicie sobie, przybywa sponsorów, nawet jeden ostatnio się chwalił właśnie, że funkcjonuje na strojach, czy zafunkcjonuje w najbliższym czasie na strojach drużynowych mistrzów Polski. Gratuluję bardzo serdecznie, cieszę się. No i mam nadzieję, że systematycznie te wyniki będą podnoszone i w pełnym słowa znaczeniu będziemy mogli powiedzieć, że Tarnobrzeg stolicą tenisa jest, czy inaczej mówiąc, tenisem stał i stoi nadal. Jeśli będzie mi wolno, Panie Prezesie, tak symbolicznie takie listy gratulacyjne. Szanowna nasza dama Karolina Pęk. Gratulacje. Symboliczne. Czekamy, myślę, że następnym razem uzupełnieniem, bo mamy kolejne wydawnictwo albumowe, już tak, żeby się nie powtarzać. Pan Krzysztof Żyłka. Jechaliśmy na te mistrzostwa teoretycznie, można powiedzieć, z nadziejami o medal. Wiedzieliśmy, że mamy taki skład, który może powalczyć, zdobyć medal. Myśleliśmy też o finale, ale wiadomo, w sporcie jest różnie, może być słabszy dzień i te nadzieje mogą ulec zmianie. Jednak już po rozgrywkach grupowych, gdzie pokonali trzy drużyny, jedną z Gdańska, z Bydgoszczy i z Katowic po 5-0, wiedzieliśmy, że będzie dobrze. Następnie weszli do pierwszej dwunastki i mieli wolny los. Później w ósemce trafili na Wrocław, też pokonali 3-0 i w losowaniu trafiliśmy na, myślę, że na największy problem, bo IKS Warszawa, wielokrotny mistrz Polski, ostatni mistrz Polski przed dwóch lat, bo w tamtym roku
Akurat mistrzostwa się odbywały w czasie, kiedy rozbił się samolot i zostały przerwane. I pokonali 3-1. Piękna gra Krzyśka, później Karoliny z mistrzynią Polski, Maćka, który uległ po walce zawodnikowi IKS-u Marcinowi Skrzyneckiemu. I Marek Taczalski dopełnił tego, wygrywając 3-0, więc był finał. W finale, no myślę, że już IKS Start Radom nie miał wielkich szans. Ta trójka zawodników tutaj obecnych pokonała. No i zdobyli medal. No myślę, że po ciężkiej pracy, po pięknej pracy trenera jest ogromny sukces. No mówię, liczyliśmy na niego i się udało. Były przez ten okres medale indywidualnych mistrzostw Polski, a to jest pierwszy medal drużynowych mistrzostw Polski. Przypomnę, że jest to 62. medal, który zdobyliśmy w ciągu niecałych 6 lat. Ta tutaj grupa naszych zawodników, czwórka plus jeszcze 4 zawodników właśnie dla Tarnobrzega przez te lata zdobyła medale. No i cieszę się bardzo z tego sukcesu, z pięknej walki, bo naprawdę na portalach już są różne informacje, że Tarnobrzeg rewelacją był tego turnieju. No. No i myślę, że w przyszłym roku też na pewno będziemy walczyć, chociaż w tym roku jest jeszcze dużo imprez, bo w maju czekają nas właśnie tą trójkę zawodników występy międzynarodowe w mistrzostwach Słowenii, Holandii i Słowacji, gdzie będą walczyć o punkty do Igrzysk Paralimpijskich. Mamy w maju również mistrzostwa indywidualne w Cetniewie. Klub nas w ostatnich dniach wzmocnił się o 2 zawodników, którzy przeszli do nas nie mając klubów i też są szansą medalową. No jedziemy również na mistrzostwa Polski indywidualne zdobyć medale. Może ich będzie rekordowa ilość, chociaż w sporcie jest różnie. No jedziemy walczyć. Później jesienią są również inne turnieje międzynarodowe i mistrzostwa Europy. Ta trójka ma szansę pojechać i walczyć. No ja się cieszę. Dziękuję im bardzo. Tego sukcesu też by nie było bez pomocy Urzędu Miasta, sponsorów, które mamy w firmy, takich jak zakłady obrotu towarowego Siarkopol, później firmy Celtar, Intop, firmy Asedo z Warszawy. Dzięki tym też firmom możemy istnieć, możemy brać udział w konkursach, gdzie zdobywamy fundusze na działalność klubu. No i cieszymy się, że możemy promować Tarnobrzeg. Tych medali jest dużo i myślę, że tak jak pan prezydent powiedział, KTS ma 20 medal, my mamy pierwszy medal, ale jesteśmy najlepszymi zawodnikami na wózkach w Polsce. Mamy największą grupę zawodników, jest nas 8, no i 4 z nas, można powiedzieć 5, co roku zdobywa medale. I teraz też jedziemy z nadziejami. Także dziękuję, oddaję głos bohaterom. Proszę o pytania dla nich. Co już mogę dodać, chciałem po prostu podkreślić tylko przede wszystkim doskonałą atmosferę drużyny, jaka panowała w mistrzostwach polskich. Na pewno było to bardzo ważne. Czuło się wsparcie kolegów drużyny. Każdy sobie kibicował, prawda? Myślę, że lata pracy, które tutaj razem dzięki prezesowi, dzięki temu Brzegowi razem pracujemy, trenujemy i nie spuścimy na laurach. Myślę, że to dopiero początek naszych sukcesów. Dobrze, no. Dziękuję. Ja zabiorę głos jako trener. Ja również jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zdobyć te drużynowe mistrzostwa Polski. Jak kiedyś pan prezydent powiedział, że nie zawsze trzeba się znaleźć w dobrym miejscu i o dobrym czasie. Także ja się tu znalazłem. Miałem to szczęście, że pojechałem na pierwszy turniej drużynowy z drużyną i od razu zdobyliśmy złoto, chociaż w życiu mi to nie przeszło przez myśl, że takie coś możemy osiągnąć. Ponieważ półfinał z IKS-em to był prawdziwy horror, chociaż ktoś tego nie oglądał i nic z Państwa nie widział, ale ja przeżyłem to osobiście i wiem, że był to mecz, można powiedzieć, do jak horror Hitchcocka, można powiedzieć. Ale udało nam się i później ten promyk nadziei był taki, że jeśli osiągnęliśmy ten finał, to wiedziałem, że z impetem pójdziemy już i wygramy ten finał. Tak się stało, jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję tu drużynie za tą charyzmę, za charakter. Przy okazji też chciałbym podziękować panu prezesowi naszemu, który nas wspierał duchowo na tym turnieju. Cały czas tam wyzwaniał do nas, pytał się jak tam wyniki. Cały czas były to takie wyniki pozytywne, także jeszcze raz mu dziękuję za to, że też nam
pomógł dużo organizacyjnie, wspiera nas tutaj non-stop. Wiadomo, że jest no nieraz sytuacja finansowa dosyć ciężka, ale jakoś potrafi to zorganizować tak, że nic nam po prostu w tym klubie nie brakuje. Za to mu też wielkie dzięki. No i uważam, że dalej będziemy trenować tutaj ostro, osiągać wyniki takie na miarę możliwości naszych. Myślę, że te indywidualne mistrzostwa Polski też zdobędziemy jakieś medale. A później mamy też Puchar Polski. No i, a przede wszystkim najważniejszy ten cel to chciałbym, żeby nasza ta trójka zakwalifikowała się do tych mistrzostw, znaczy no, na Olimpiadę do Londynu 2012 i myślę, że ten cel jest osiągalny. Dziękuję. Ja może zabiorę głos jeszcze jako sponsor. Radek zjawił się u nas z Jankiem Ryką ładnych parę lat temu. Nie wiedzieliśmy dokładnie, czym to się je. Postanowiliśmy im pomagać, jesteśmy z nimi od początku. Po pierwsze, wspaniali ludzie. Nie mieliśmy zamiarów ani takich akcji, żeby oni zdobywali medale. Nawet nie o to chodziło. To, co oni robią, przerosło nasze oczekiwania. Powiedziałbym, chyba najlepsza inwestycja. Zamiar był taki, żeby ludzi wyciągać z domów. Wielu wspaniałych ludzi teraz widać jak wartościowych. To, że oni tak promują Tarnobrzeg i to, co oni robią, Radka podziwiam. Wspaniały człowiek, ale wielu innych. Ludzie tak trzymać i trzeba im pomagać, naprawdę zdecydowanie. Na pewno mogą zrobić jeszcze więcej. Powiem też, że Karolina jadąc na ten, prawda, na drużynowe mistrzostwa Polski miała tydzień wcześniej egzamin i też nauka, gra fantastycznie, że sobie z tym radzi i u nas w klubie ma pomoc i będzie miała, bo to jest naprawdę talent. Wiem, że jest nieśmiała, wiem, że tutaj dziennikarze, to jest dla niej duża nowość, ale myślę, że będzie musiała być do tego przyzwyczajona i sobie to z tym poradzi. My jej też pomożemy, bo no, pokonać mistrzynię świata na turnieju międzynarodowym to już jest naprawdę sukces. Pokonać później wicemistrzynię świata też. No, też była rewelacją we Włoszech, w Lugano. Naprawdę zagrała świetny turniej. Jako druga pojechało tam 16 zawodników z Polski, prawda, z reprezentacji Polski. Jako druga zdobyła najwięcej punktów, także awansowała w rankingu światowym, jest na 8 miejscu. I no mówię, tak dalej i również koledzy na wózkach tak samo myślę, że dociągną do niej i będą zdobywać coraz więcej punktów, bo tych szans jest i myślę, że ta trójka ma olbrzymie szanse. Byłaby naprawdę to piękna promocja Tarnobrzega. No cóż, staramy się robić w klubie co możemy. Jest ten okres, właśnie ten rok przez paraolimpijski, bardzo trudny. No. Też, żeby wyjechać na mistrzostwa, musieliśmy też szukać pieniążków, bo okazało się, że musimy płacić za wyżywienie, nocleg. No ale dobrze, że się udało i myślę, że będzie coraz lepiej. No, szukamy sponsorów, szukamy, myślę, że firm, które by chciały nam pomóc, bo warto, są sukcesy. Ten sukces w Dżonkowie, poprzednie tyle medali. No, nasze dresy, tak jak tutaj powiem, i koszulki czekają na loga sponsorów, żeby ich reklamować. No. I chcielibyśmy pozyskać, no, byłoby łatwiej. No. Ale myślę, że też władze miasta nam pomogą, bo myślę, że warto w IKF tych zawodników inwestować, bo to jest doskonała promocja, ambasadorowie nie tylko w kraju, ale poza granicami. Organizuje po raz pierwszy w kraju międzynarodowy, drużynowy turniej Słowian w tenisie stołowym na wózkach. Przyjadą zawodnicy z reprezentacji Czech, Słowacji, Litwy i Ukrainy i będą najlepsi nasi zawodnicy, także i później jubileuszowy, piąty top 10 w Tarnobrzegu, także to będą, myślę, że co roku imprezy nasze, które będziemy organizować. Zaczęliśmy współpracę z zawodnikami z Czech oraz ze Słowacji, myślę, że to idzie w dobrym kierunku, też dzięki grom z nimi tutaj zawodnicy będą też, bo prawda, zwiększać swoje umiejętności. Cieszę się, że taki turniej będzie w Tarnobrzegu, myślę, że międzynarodowy. Ja myślę, że znajdzie się jakieś tam grosze.
To cieszę się bardzo. Nie, może macie go sobie na ten. O właśnie. A Maśkowi. A to prezydent. Nie, nie. To jest własność tych, co walczą.